Siemano, witam was w 23 Daily Vlogu. Dzisiaj zaczynamy tak dosyć podobnie jak w niektórych Daily Vlogach, ale dzisiaj zaczynamy od takiego segmentu trochę wspomnień, dlatego że sobie obejrzałem w końcu, tak jak wam mówiłem, tak zrobiłem. Już jakiś czas temu o tym mówiłem, nawet nie pamiętam w którym odcinku, ale o tym mówiłem, że obejrzałem sobie Daily. Moje poprzednie i mam takie trochę wnioski. Opierałem dosyć mocno poprzednie daily na grach, ale aczkolwiek też było parę ciekawych rzeczy i widzę tam dosyć dużo niedociągnięć i widzę kompletnie inne podejście do jakby tego oto daily, więc jakby te daily, mimo tego to jest jakby sezon drugi i bardzo widać to, że to jest sezon drugi, że to nie jest jakby kontynuacja tamtego daily vloga, tylko że to jest kompletnie inny daily vlog. Tam bardziej tak można powiedzieć tak człowieczo to bardziej tak bym powiedział, że było, ponieważ tam sobie ten, tutaj sobie wziąłem i nie wiem, pokazałem wam jak gdzieś idę, tutaj nie wiem, zęby, tutaj zupkę, tutaj zrobiłem sobie płatki i tak dalej. Nawet nie wiedziałem o tym, zapomniałem o tym, że robiłem sobie płatki na odcinku daily i że przyszedłem się kąpać pod prysznicem i to tam coś pokazywałem. Nie oglądałem tego całego, bo nie mam zbytnio czasu. Dzisiaj na przykład zrobiłem dosyć dużo rzeczy do szkółki, wstałem o 9 i spóźniłem się na lekcję o ten 30. 9.36 zakończyła się rozmowa na Skype'ie, a ja 37 byłem na kompie, więc no niestety, a teraz wrzucę wam timelapse tego jak pisałem. I tak, zrobiłem tyle. Teraz jeszcze coś tam mam do roboty, ale właśnie zacząłem rozkminiać, co ja tak naprawdę mam do roboty na daily vlogu, dlatego że nie chcę skończyć tak samo jak w poprzednim daily vlogu, to już o tym mówiłem, że no chcę jakoś go skończyć. Zapisałem sobie wszystkie pomysły, aktualnie mam około 9 pomysłów na 8 odcinków i to jest jeden z tych odcinków i tak stałem, nie wiem, chodziłem przez chyba 5 minut dookoła pokoju i myślę, co ja mam dzisiaj zrobić na daily vlogu i totalnie nie wiedziałem, dlatego że muszę zmontować jeszcze poprzedniego daily vloga. Poszedłem spać, a no i właśnie poszedłem spać na chyba o 3 coś, więc dlatego też, że cały czas nie potrafię się ogarnąć i cały czas jak tak sobie oglądałem, to też się zaskakiwałem, że potrafiłem aż tak dobrze zarządzać właśnie swoim czasem i że ja po prostu robiłem to, co tam chciałem, miałem na to energię i tak dalej. Na pewno potrzebuję przerwy, a tutaj jeszcze wam powiem już, że spodziewajcie się czegoś tam, chyba tu już mówiłem o tym w odcinku tutaj jakimś, ale będzie koło tam Sylwestra, będzie podsumowanie roku, jako Stefan Bąk, będzie coś koło Wigilii. Też nie uważam, że te daily było jakieś ok. W sensie, jak tak patrzę na to daily, to tak, było parę miejsc, w których nie jestem zadowolony z tego daily. Takim dniem, którym nie jestem zadowolony, to jest 9 listopada, czyli granie w CS-a, gdzieś tam uparłem praktycznie wszystko na jednej gierce. Drugi daily vlog też był tak troszkę oparty na gierce. Brakuje mi czegoś takiego, jak teraz patrzę, to brakuje mi w tych daily vlogach takiego po prostu życia. To, co ja robię, tylko że ja nic nie robię, to jest właśnie to, że ja na przykład powiedzmy, no co, ja wstaję, no w sumie to postaram się jutro coś takiego odtworzyć, co było w pierwszym sezonie daily. Coś takiego postaram się odtworzyć, że tutaj co mniej więcej robię. Ale wspominałem o tym, że 16, nie pamiętam czy wspominałem, że 16 daily vlog to był vlog, do którego najbardziej się przyłożyłem w kwestii takiej merytorycznej i tak dalej. Nie wiem czy o tym wspominałem, ale to był vlog, do którego się ma najbardziej przyłożyłem. Następnym vlogiem, do którego się najmocniej przyłożyłem, to jest rok kanału. Taki w sensie, oprócz montażu, nie mówiąc o montażu, że tak się przygotowałem tam. Taki wstępny coś tam scenariusz napisałem do roku kanału. A do jakiegoś boomerów nie było tego scenariusza, ale powiedzmy tak, przygotowywałem się. Nie uważam, że wszystko co tutaj robię na tym daily vlogu, powiedzmy, to jest coś, co bym, nie wiem, chciał widzieć za rok i coś, z czego jestem po prostu tak ultra zadowolony. Oczywiście, że tak nie jest. To jest to, że się nie wychodzi na dwór i że się no nie ma tego, ale tamten daily vlogu też tego nie było i dałem sobie radę. Jest jeszcze parę pomysłów, myślę, że parę ciekawych pomysłów. Jest jeden pomysł ciekawy, więc polecam wam śledzić Instagrama SupremeFaceStefan od jakiegoś czasu, od chyba września. On już jest publiczny, nie jest on prywatny, więc może każdy zafollowować sobie i oglądać Instastory. Czasami coś tam wrzucałem, wcześniej szczególnie. A tak wracając do tematu tego, co ja tutaj robię, no to ja tak naprawdę tutaj
albo siedzę przy kompie, albo jakoś się od tego odstresowuję, albo coś piszę tutaj w zeszycie, albo w drugim zeszycie, albo w trzecim i tak żyję właśnie. Albo tutaj montuję po nocy i tak to niestety wygląda. Szkoda, że to tak wygląda, no ale cóż, no myślę, że i tak coś jak to, że zrobiłem 30, zrobię. Ponieważ taki jest zamiar. I tak myślałem przez chwilę, to ja może nie wiem, jakby takiego małego, wolnego typu 2-3 dni i takie. Ja sobie tak myślę, nie ma szans w ogóle. I jak zacząłem, tak chcę skończyć, czyli zacząłem tego tam 1 listopada wrzucać te daily. Vlog z pierwszego, jakby pierwszy vlog nie był nagrany 31 listopada. On był sobie chwilę wcześniej nagrany, koło tygodnia. To jest jedyny daily vlog, który był nagrany wcześniej. Muszę zmontować tę analizę FMA. Muszę jeszcze w teorii zrobić, bo żadnej tam analizy nie mam. Ja tak naprawdę, aby... Dobrze, że mam jakiś tam w ogóle zapasowy content na grudzień, ponieważ jak skończy się daily, no to wiadomo, nie będzie contentu. Będzie w ogóle zmiana contentu, w sensie będzie troszeczkę zmiana od nowego roku. Tutaj już mówię wam, że będzie troszeczkę zmian na kanale, w sensie takim, że będzie troszeczkę zmiana contentu i zmiana koncepcji tego Stefan Bong vloga. 30 listopada wlatuje ostatni daily vlog, więc wiadomo, to jest poniedziałek, więc akurat tak się fajnie ułożyło, że ten tygodniu, powiedzmy, bo ja też miałem takie założenie w tym roku, żeby co tydzień wrzucać jakiegoś vloga, co tydzień jakiś content wrzucać. Troszkę mi to tam padło, powiedzmy, w marcu, bo po marcu, jak skończyłem daily, to tam chwilę nie wrzucałem tych filmów. Nie wiem, ile tam dokładnie, ale powiedzmy, że to, że zrobiłem to daily, gdybym nie zrobił daily, na przykład bym tam nie wrzucał, to wtedy pewnie miałbym do siebie takie żale. Ale z tego powodu, że ja stworzyłem tam daily, no to jednak, powiedzmy sobie, to usprawiedliwiam, więc było takie założenie, żeby co tydzień wrzucać jakiegoś vloga i to założenie raczej wyjdzie, dlatego że w tym momencie mam skończonych takich, w sensie niezmontowanych. Jak sobie wejdę w folder mój z filmami, które powstały, no to mam tutaj i gdzieś jeszcze był piąty. Więc mam 5 vlogów, a do końca roku, jak 30, więc 7 wleci vlog, 14, 21, 28 i 4 jeszcze wleci ten stary vlog i miejmy nadzieję, że już 11 wleci właśnie nowy troszeczkę format, pomysł ogólnie na Stefan Bong vlogi. Myślę, że w pewien sposób jest on ciekawszy niż aktualny. Chociaż ten film jeszcze nie jest skończony, a to jest ten piąty film. No właśnie, ten film będę musiał w końcu skończyć. Ja go ciągnę od czerwca. Od czerwca tworzę jeden film i dalej go nie stworzyłem. W sensie nie tworzę go cały czas, że nie wiem, codziennie coś robię. Ale w czerwcu go zacząłem nagrywać, a mamy grudzień i go dopiero wrzucę. Pół roku. Tutaj mamy playlistę pierwszego daily vloga. Te playlisty zostaną prawdopodobnie połączone i po prostu będzie daily vlog. Więc jakby tutaj połączymy te playlisty najprawdopodobniej, więc te playlisty zostaną połączone po prostu w ramach takiej jednej playlisty. Aktualnie są one właśnie rozbite na daily sezon pierwszy i sezon drugi. Tak w ogóle to zanim w ogóle zaczął się daily, to już mogliście zauważyć, że ten, ponieważ ta playlista była ponieważ została stworzona ta playlista, ona została nazwana to be coś tam and not net, czy wiecie, tam wkrótce będzie po angielsku TBA w gwiazdkach, a tutaj została zmiana nazwa na sezon pierwszy, więc 30 października została zmieniona ta nazwa, bo właśnie ostatnia aktualizacja tutaj była, więc jeżeli odpowiednio śledziliście mój kanał i na przykład spojrzeliście w playlisty, to mogliście się kapnąć, że tutaj coś się dzieje, że po prostu będzie się działo coś, można było się domyślić, że będzie daily vlog. Teraz przełączyłem znowu na kamerę, dlatego że mi się przypomniało, że na Keydropie muszę otworzyć codzienną skrzynkę. Tylko nie wiem, czy chyba mi nie minęły jeszcze 24 godziny. A właśnie, o, teraz mi się przypomniało. Jeden pomysł mi się przypomniał, muszę sobie go szybko zapisać, żeby go nie zapomnieć. Otworzyłem właśnie tą skrzynkę, o której tutaj mówiłem, chyba było nawet słychać. Tutaj tak pokażę, trzeba będzie trochę tutaj wyciąć, ale jak widać, dzisiaj drobnęliśmy 8 groszy. Oj, trochę głośniej coś jest, dobra. Tak jakoś, ale tak, dobra, mniej więcej jest ta podobna głośność. Ja już tutaj mam złoty 50 za darmo, od paru dni otwieram te skrzynki. To tyle w dzisiejszym vlogu. Widzimy się jutro. Tak jakoś dzisiaj wyszło pogadankowo, około 10 minut wyszło. Miałby dzisiaj coś innego, ale to coś innego chyba jutro będzie. Nie wiem, jak to ogarnę, nie ogarniam trochę już. No, miejmy nadzieję, że dotrwam do końca daily. Cześć. Jebać Disa, kurwę, z Wisa, orka, skurwysyna i co?
I dostanę bana? Nie, wiecie dlaczego, bo kurwa. JD kurwa.